Bóg dotrzyma swoich przyrzeczeń. Doprawdy poruszający jest sposób, w jaki Mojżesz, umiłowany i godny szacunku sługa Boży, kierowany Duchem Świętym, przedstawia synom izraelskim podwagę sprawiedliwych rządów Bożych. Wersety od 11 do 16. Jest to przemowa godna powagi. Zwróćmy uwagę na podział obowiązków. Sprawą Izraela było przestrzegać i słuchać, zaś sprawą Pana miłować, błogosławić i rozmnożyć. Jednak Izrael zawiódł w smutny, haniebny sposób i zamiast miłości, błogosławieństwa i rozmnożenia na lud przyszły sąd, przekleństwo, niepłodność i rozproszenie. Jednak nawet jeśli Izrael nie sprostał swojej odpowiedzialności pod zakonem i bezpośrednimi rządami Boga, to jednak Bóg w swojej obfitej, niczym nieograniczonej łasce i miłosierdziu nigdy nie zawiódł. On dochowa przymierza i dobroci, które poprzysiągł ich ojcom. Ani kreska, jota z jego obietnic nie pójdzie w zapomnienie. Wypełni wszystko, co obiecał. Co prawda nie może uczynić tego na podstawie posłuszeństwa Izraela, ale dokona tego na innym gruncie, krwi nowego, wiecznego przymierza, kosztownej krwi Jezusa, odwiecznego Syna. Izrael nie ma prawa, by upominać się o wypełnienie danych mu przez Boga obietnic. Złamał przymierze i jest bez usprawiedliwienia. Jednak Bóg pozostaje ten sam, mimo niewierności Izraela. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Wypełni swą przysięgę, którą złożył Abrahamowi. Izrael zostanie przywrócony do społeczności z Bogiem. Pobłogosławiony i rozmnożony w swym umiłowanym, obiecanym kraju. W cieniu winnic i drzew figowych Izraelici będą grać pieśni na harfach i przynosić cześć oraz uwielbienie swemu Bogu i Zbawicielowi. W czasie cudownego odpoczynku trwającego 1000 lat sabatu, takim jest niezmienne świadectwo Pisma od pierwszej do ostatniej jego strony i zostanie wypełnione we wszystkich szczegółach ku chwale Boga na mocy jego wiecznego przymierza. Musimy jednak powrócić do naszego rozdziału, którego końcowe wiersze wymagają naszej uwagi. Czytamy tam o staraniach podejmowanych przez Mojżesza, by zachęcić lud w obliczu wzbudzających postrach ludów kananejskich. Dotyka ich najgłębszych myśli i uczuć, uprzedzając ich obawy, środek zaradczy przeciwko wszelkim obawom i wątpliwościom niewiary polega na tym, że z prostotą kierujemy nasz wzrok na żywego Boga, gdyż to unosi nasze serca ponad wszystkie trudności. Nie pomoże nic, jeżeli będziemy negować obecność przeciwności i trudności. To nie pocieszy bojaźliwego serca i nie doda mu otuchy. Są osoby, które chętnie wyrażają się w uduchowiony sposób o doświadczeniach i problemach na drodze wiary, ale właśnie ta ich mowa zdradza zwykle brak ich doświadczenia i nikłą znajomość twardej rzeczywistości życia. Próbują nam wmówić, że nie powinniśmy odczuwać cierpień i trudności oraz winniśmy nie zważać na doświadczenia. To samo jakby ganili nas za posiadanie głowy i serca,
które odzywa się w naszym wnętrzu. Tacy ludzie nie potrafią podnieść przygnębionego na duchu. Są teoretykami i nie są w stanie pokrzepić serc, które dotkliwie odczuwają przeciwności dnia codziennego. Jakże inaczej działał Mojżesz? Zwrócił się do ludu, nie obawiaj się ich. Dlaczego nie? Czyż w kraju nie było wrogów i niebezpieczeństw? Były. I Mojżesz wcale nie myślał negować ich oczywistej obecności. Dlaczego zatem lud miał się ich nie obawiać? Gdyż Pan, Bóg Twój, jest pośród Ciebie. Bóg wielki i straszny. Werset 21. W słowach tych tkwi prawdziwa pociecha. Wrogowie rzeczywiście byli obecni, ale Bóg był niezawodną pomocą Izraela. W ten sam sposób król Jehoszafat starał się wlać otuchy do serc swoich braci. W czasie ucisku i doświadczenia. Boże nasz, czy ich nie osądzisz, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Druga Księga Kronik, 20 rozdział, 12 werset. W tym tkwi sedno tajemnicy. Wzrok zostaje skierowany na Boga. Uwzględniamy Jego moc w trudnościach i tym samym ciemność się rozjaśnia. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8, rozdział 31, werset. Przez swoją służbę Mojżesz wyszedł naprzeciw obawom, które wkradły się do serc i synów izraelskich. Narody te są większe niż ja, myślał Izrael. To prawda, ale niektóre narody są większe niż Bóg wielki i straszny, odpowiadał wtedy Mojżesz. Ale które narody są większe niż Bóg wielki i straszny, odpowiadał wtedy Mojżesz. Gdzież były ludy, które mogłyby się przed nim ostać? Sam Bóg był na wojennej ścieżce z tymi ludami, ze względu na ich liczne występki. Miara ich winy dopełniła się, ich godzina wybiła i Bóg chciał podnieść swą rękę, by wypędzić je przed swoim ludem Izraelem. To dlatego Izrael nie musiał obawiać się mocy wroga. Sam Pan zamierzał stawić czoła ich potędze. Tak więc Mojżesz wskazał ludowi na znacznie większe niebezpieczeństwo niż moc tych narodów, pułapkę bałwochwalstwa. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Werset 25. Jak to? Może myśleli niektórzy, czyżbyśmy mieli zniszczyć złoto i srebro, którymi są przyozdobione? Czyż nie można by tego zużyć na jakiś dobry cel? Z pewnością słuszne jest spalenie posągów, ale dlaczego mielibyśmy nie oszczędzić srebra i złota? Jakie zwodnicze myślenie? Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Wszystko musi zostać doszczętnie zniszczone po bożkach, nie może zostać ani śladu. Jeżeli zachowamy choćby jedną rzecz z przedmiotów obłożonych klątwą, to prędzej czy później wpadniemy w zastawione przez diabła sidła i zjednoczymy się z tym, co w oczach Boga jest obrzydliwością.